dobry, właśnie się pozbierałam i wychodzę sobie do jakiejś kawiarni popracować. Jest mega wcześnie, jest 9 rano. Muszę tutaj wrócić na 13, bo mam terapię, ale mam film do edytowania, jakieś maile, muszę też pozamawiać różne rzeczy, soczewki. Zrobiłam wczoraj zakupy na Vinted, kupiłam 3 rzeczy, 2 spódniczki i 1 top. Nie umiałam się powstrzymać. Dzisiaj ma być mega upał i idziemy na jagodziankę, chyba. Mam ochotę na jagodziankę, bo jagodzianek nigdzie nie dostanę i się kończy sezon. Wkręciłam się znowu w muzykę i słucham Grimes i czuję, że od nowa idę w tą taką, nie spiralę, ale po prostu faza na muzykę. Już nie tak podcasty, bo jednak trzeba się skupić i ja mam jakoś tak dużo myśli. Jeszcze ktoś mi coś mówi i nie słucham, bo sama myślę w swojej głowie, a muzyka mnie wprawia w jakiś taki nastrój. I teraz Grimes na pierwszym miejscu. Właśnie się pozbierałam, jest 18 i chcę jechać na jedzenie, umieram z głodu. Jadę do Peaches Gastro Girl i byłam tylko raz zimą, a to jest ponoć najlepsza restauracja z wegańskim jedzeniem w Warszawie. I idę sama, zabieram się na randkę i cieszę się, dzisiaj miałam rozmowę dwugodzinną. I duże zmiany i tak się cieszę, bo chodzi o pracę, social media i tak dalej, po prostu przychodzą zmiany i się nie wiem doczekać. Nie jest contentem ani nic, tylko takie bardziej behind the scenes. Wczoraj trafiłam na TikToka od Roberta Makłowicza. Powiedział, że Warszawa to jest jedno z ciekawszych miejsc w Europie, jeżeli chodzi o jedzenie. I że on uważa, że nawet jest lepszy niż Paryż i jest trochę jak Londyn, a Londyn się inspiruje Nowym Jorkiem i że Warszawa bardzo dobrze gastronomicznie stoi i też tak uważam, więc idziemy na dobre jedzenie. Thank you.
Dzień dobry, dzisiaj wstałam i zrobiłam trening, wykąpałam się. Wczoraj był niesamowity upał i dzisiaj deszcz i jest tak spokojnie, bardzo mi się podoba. Usiadłam sobie tutaj przy parapecie i edytuję film, który chcę dzisiaj dodać. Wczoraj był piątek i zorganizowałam malutki pikniczek pożegnalny. Na początku miał być on dosyć duży, było nawet wydarzenie, grupa na Facebooku, ale pojawiło się na tej grupie około 600 osób, nawet więcej. Później już zamknęłam tą grupę, bo chciałam właśnie zorganizować pikniczek pożegnalny w Warszawie, tak żeby po prostu spotkać się, pogadać, spędzić czas i też stworzyć jakieś takie wydarzenie, gdzie inne osoby będą się mogły poznać i taki był pomysł. Bardzo się cieszyłam, ale później dowiedziałam się, że jest coś takiego jak zorganizowanie nielegalnie imprezy masowej i są za to dosyć duże konsekwencje. Trochę ta liczba osób mnie przerosła, miałam takie, że nie chcę robić czegoś, co się może źle skończyć, dlatego tak spontanicznie napisałam na wszystkich grupach Warsaw Together, że właśnie w piątek o 18:00 można przyjść na Pola Mokotowskie i będę się spotkać. Idę właśnie, byłam po macze, w moje macze i idę właśnie na pikniczek pożegnalny. Jest upał i jestem ciekawa, ile osób przyjdzie. Edytować film się dodaje z 14 i poszłam do piekarni, która się nazywa Tadam, na jagodzianki. Wziąłam nożyk i przekroję ją na pół. Wyświetliła mi się właśnie na Instagramie, że jest drop i że jedna z lepszych to jest jagodzianek w Warszawie. Ma bardzo dużo kruszonki. Jagód też jest sporo. Ja tutaj mam już doświadczenie z jagodziankami, bo zjadłam może z... Policzyłam i jest to serio moja piąta jagodzianka. Taki mały ranking. Dobra, zrobię ranking jak zjem tą. Przepięknie pachnie masłem. Dla mnie najlepsze jagodzianki to jest jak jest mało ciasta, mega dużo jagód i żeby były kwaśne i dużo, dużo kruszonki słodkiej. I wtedy idealnie wszystko się tak bilansuje. Ta jest bardzo ciężka. Będę fioletowa, ale już mogę powiedzieć, to chyba będzie na pierwszym miejscu, bo ma naprawdę mało ciasta, jagody są takie całe, nie za kwaśne i kruszonka wyróżnia się od pozostałych, co jadłam, bo jest bardziej przypieczona, przy czym jest taka bardziej trochę karmelowa, takie jak przypalone masło, brązowe masło, co uwielbiam. Później jedna z lepszych, którą jadłam, to była w Panna Pracownia, a w Serso Bajgle była z nutą cytryny, więc trochę inna i nie taka klasyczna.